Hej, mam dla Was dzisiaj taki szybki, krótki materiał informacyjny. Jak dobrze wiecie, we wtorek, 7 listopada dostaniemy aktualizację do najnowszego dodatku Secrets of the Obscure i właśnie z tej okazji po raz kolejny na Twitchu będziemy mogli zdobywać dropy. Aktualnie jestem na oficjalnej stronie z dropami od Guild Wars 2, link będziecie mieli w opisie. Zjeżdżając niżej, mamy wszystko opisane, jak to działa. Po pierwsze, musimy podlinkować nasze konto z Guild Wars 2 do naszego konta na Twitchu. Następnie musimy oglądać na Twitchu streamera, który ma włączone dropy. Najczęściej takie dropy mają kilka progów nagród i każdy próg z nagrodą musimy osobno odebrać, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to nie będziecie dostawali progresu na kolejne nagrody. Po odebraniu przedmiotu powinniście go po chwili dostać na konto, które podpięliście z Guild Wars 2. Zjeżdżając jeszcze niżej mamy rozpisane konkretne nagrody, po lewej stronie są aktualne, a po prawej możecie zobaczyć te nagrody z dropów, które były kiedyś. Poprzednie dropy mieliśmy rozłożone na 10 godzin, teraz są 4 godzinki, więc jest trochę krócej, ale tych nagród jest także trochę mniej. Za pierwsze 30 minut dostaniemy miniaturkę, po godzinie dostaniemy Revive Orba, po 2 godzinach dostaniemy Self-Style Herkit, a po 4 godzinach dostaniemy Cape'a z logiem Aurin. Dropy będą aktywne przez 5 dni, dokładnie zaczynają się 7 listopada o godzinie 17, a kończą się rano 12 listopada o godzinie 7:59. Zjeżdżając jeszcze niżej mamy cały proces, który pozwoli Wam podlinkować Wasze konto do Twitcha. Po pierwsze musimy zalogować się na konto Arena.net. I tutaj nieważne, czy gracie na kliencie zewnętrznym, czy gracie na Steamie, albo się logujecie, tutaj wpisujecie swoje dane, albo macie tutaj także guzik Sign in through Steam. Następnie klikamy w zakładkę Applications i tutaj po lewej stronie będziecie mieli możliwość, aby podłączyć swoje konto do Twitcha. Żeby Wam to troszkę lepiej zobrazować, odpaliłem jednego ze streamerów, który streamuje Lostarka, który ma aktywne dropy. I po pierwsze na czacie powinniście mieć taką informację o dropach, tutaj możecie kliknąć w Zobacz szczegóły. I tutaj na tej stronie będziecie mieli wszystkie informacje na temat dropów, jak je zdobyć, Wasz postęp i tak dalej. Jeśli jesteście ciekawi Waszego progresu, Waszego postępu na danym dropie, możecie kliknąć w górny prawy róg i tutaj będziecie mieli coś takiego jak dropy i nagrody. Znajduje się tutaj informacja o dropach oraz o nagrodach, jest także pasek postępu, macie pokazane procenty, ile musicie jeszcze nabić, aby dojść do danego progu i odebrać konkretną nagrodę. Także zapraszam Was serdecznie na streamy. Niektórzy pewnie zauważyli, że miałem krótką przerwę od GW, ale od poniedziałku wracamy. Tego 6 i 7 listopada jeszcze ogramy sobie trochę Halloween, zrobimy takie małe przygotowanie do tej aktualizacji. I 7, jak wejdzie, będziemy ogrywali cały tydzień to, co nam Arena.net zaoferuje. Macie u mnie na kanale także krótki materiał o tym, co ta aktualizacja wprowadza. Podobnie go także w opisie, no i jak już wcześniej wspomniałem, od 7 do 12 będą dropy, także będziecie mogli je u mnie na kanale odbierać. To tyle ode mnie, trzymajcie się i widzimy się na Twitchu, hej!